sobotę, 18 maja, Brwinów zaprosił do udziału w gminnym pikniku strażackim. Impreza, która zintegrowała na terenie przy Piłsudskiego wszystkie cztery jednostki służb pożarniczych, przyciągnęła wielu zainteresowanych, w tym przede wszystkim najmłodszych mieszkańców gminy. Piknik był niepowtarzalną okazją do spróbowania swoich sił w obsłudze strażackiego węża, przemierzenia się do kierownicy wozu czy testów w ekstremalnych, zadymionych warunkach. Nie zabrakło emocjonujących pokazów akcji, które zachwyciły publiczność autentycznością. Mamy takie ciekawe dosyć pokazy ratownictwa technicznego. Będziemy rozcinali samochód i ewakuowali w zasadzie poszkodowanych z tego wypadku. Będziemy mieli pożar samochodu później, chwilę i tam też ewakuacja poszkodowanych z tego samochodu w trakcie pożaru. Ciekawym punktem piknikowego programu było również wyzwanie na wysokości. Jedną z konkurencji, w której można było wziąć udział, była wspinaczka po skrzynkach. Gminny Ośrodek Kultury OK przygotował dla dzieci konkursy i animacje. Głodni mogli skosztować chleba ze smalcem czy tradycyjnej grochówki. Dużą atrakcją były wozy strażackie, zarówno funkcjonujące współcześnie w służbie, jak i te emerytowane. Na szczególną uwagę zasłużył zabytkowy już star z OSP Biskupice. Co my tutaj mamy? No bo ja jestem laikiem, nie wiem. Jakbym wsiadła, to co miałabym robić, jak miałabym gdzieś pojechać? Tu jest zegar, wskazuje obroty autopompy, co wodę pompuje. To jest, tu jest włączana, to jest napęd silnika. Autopompa, no ciśnienie, jaką wytwarza, pod jakim ciśnieniem wychodzi z odcinku woda. No tutaj jest włączenie sygnałów. No i kontrolki poszczególne od świateł. A jest jeszcze ten wóz wysyłany na akcję? Nie, to już jest, zakończył żywot, można powiedzieć, w służbie we wrześniu ubiegłego roku. Jak dostaliśmy nowe Volvo, tak, czy on został u nas jako taki eksponat muzealny. Taka wersja umundurowania była w latach 80. I to jest samochód z lat 80. No i w takich mundurach strażacy jeździli do pożaru. Jak się okazało, połączenie obchodów Dnia Strażaka gminnych jednostek w jeden piknik było strzałem w dziesiątkę. Kumulacja dużej ilości atrakcji na rozległym terenie przyciągnęła sporo zainteresowanych. Pogoda w tym dniu dopisała szczególnie.